Jak sobie też przede wszystkim zobaczyć, czy masz prawidłową krzywiznę w odcinku piersiowym? Siemanko, witamy Was na nowym kanale, z tej strony Kamil Majnowski oraz Kubuś. I dzisiaj Wam zaprezentujemy nowy program, tak zwany Dobry Tip, żebyście wiedzieli, jaki tip jest przede wszystkim dobry, więc lecimy z materiałem i dzisiaj będziemy się zajmować kifozą piersiową. Więc pierwsze, czym jest za duża kifoza piersiowa? Oczywiście Kubuś tego nie ma, stanę nas bokiem i proszę Cię, zgarb się. Jak wiemy, oczywiście większość czasu, jaki spędzamy przy komputerze, w biurze, w samochodzie, gdziekolwiek, większość osób, tak jak i najprawdopodobniej Wy, macie za dużą kifozę piersiową. Kifoza nie jest zła, pod warunkiem, że nie jest za duża. Ostające łopatki, protrakcja łopatki w przód, najszerszy grzbietu jest wtedy za bardzo rozciągnięty i warto go raz, że trochę porozciągać, jak i oczywiście klatkę piersiową, która jest za bardzo skrócona. Więc, jeżeli nie wiecie, czy ten materiał jest dla Was, staj sobie luźno i Wy stoicie, powiedzmy, przy lustrze, gdziekolwiek, ocencie swoją postawę pod tym względem, czy Wasze kciuki, właśnie jak stoicie wyprostowani, schodzą się do rotacji wewnętrznej, do środka. Jeżeli się schodzą, to już wiecie, że ten materiał jest przede wszystkim dla Was. Jak to naprawić? I już zaczynamy. Jeżeli już sobie sprawdziliście, czy macie za dużą kifozę piersiową i czy Wasze kciuki za bardzo się rotują do rotacji wewnętrznej, czyli macie garba, to jest prosty tip i dobry tip, jak to w bardzo prosty sposób naprawić. Wyobraźcie sobie, że Wasz kręgosłup piersiowy ma się zginać na poszczególnych segmentach Waszego ciała. Tu się zgina, ale na przykład nie może się zginać, bo jest zablokowany. Co należy zrobić? Albo iść do fizjoterapeuty, albo iść do terapeuty manualnego lub osteopaty. Jeżeli nie masz takiej osoby w okolicy, nie znasz, to ja Ci sprzedaję właśnie dobry tip, żebyś wiedział, jak samemu to przede wszystkim naprawić. Bierz sobie rolkę, byle jaką, kładziesz sobie mniej więcej na odcinku piersiowym w okolicach 7-6 kręgu piersiowego, czyli zaraz pod łopatką, nogi zgięte 90 stopni w kolanach i się kładziesz. Jak sobie też przede wszystkim zobaczyć, czy masz prawidłową krzywiznę w odcinku piersiowym? Ręce bierzesz za głowę i tak, żeby ręce dotykały ziemi oraz głowa dotykała tak samo podłoża. Jeżeli jesteś w stanie coś takiego wykonać, to wiesz, że Twój odcinek piersiowy ma prawidłową ruchomość pod względem zgięcia i wyprostu i wtedy jest ok. Jeżeli czegoś takiego nie masz, jest problem. Pamiętaj, żeby tu żebra były w dół ściągnięte, czyli mięsień prosty brzucha, jak i cała warstwa kor była spięta, żebyś nie wychodził mi tutaj pod względem odcinka lędziowego, żeby nie było takiego przeprostu. I właśnie się tak mobilizujesz. Na początku leżysz sobie około 2-3 minut. Możesz równie dobrze sobie wziąć jakąś matę, ręcznik, cokolwiek pod głowę, żeby Ci było wygodniej. Ręce sobie teraz weź na klatce piersiowej i wykonuj takie aktywne zgięcie. Delikatnie zegnij i wyprostuj. Zegnij i wyprostuj. Dzięki takiemu ćwiczeniu po 10-12 powtórzeń, segment za segmentem, będziesz w stanie sobie przemobilizować, przerolować cały odcinek piersiowy właśnie w Twoim kręgosłupie. I jeszcze parę razy tak zrób i później wstań sobie i segment wyżej, żeby cały kręgosłup praktycznie przemobilizować. I to samo. Wyprost i zgięcie. Dzięki właśnie temu ćwiczeniu będziesz mógł jeszcze lepiej wykonywać poszczególne ćwiczenia segmentu górnego, czyli Twój wzorzec ruchu pod względem push-pull albo upper lower, w zależności jaki masz system treningowy, będzie jeszcze lepszy. To ćwiczenie najlepiej, żebyś wykonywała mniej więcej 3 razy w tygodniu, po około 10-12 powtórzeń co taki segment, czyli żebyś łącznie wykonała mi około 60 powtórzeń i będzie wszystko ok. Dziękujemy Ci za to, że zostałeś z nami w tym materiale. Jeżeli widzisz poprawę, napisz w komentarzu, jakie jeszcze byś chciała zobaczyć ćwiczenia w następnym materiale lub jakie techniki, żebyśmy Wam zaprezentowali. Nie zapomnij o kliknięciu łapki w górę, o subskrypcji naszego kanału i przede wszystkim dzwoneczek. Ściskam, Szermak.